Witam pięknie. Rozmówki polsko-piłkarskie, 7 dzień marca, powraca u mnie cykl o tych klubach nie usłyszysz, nie usłyszycie w telewizji. Witam jeszcze raz Was bardzo serdecznie w to niedzielne, już u mnie bardzo późne popołudnie, w godzina prawie 19 i wznawiamy cykl o tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Pierwszym województwem było moje województwo, już przeanalizowane przeze mnie. Te kilkanaście klubów sobie wybrałem z województwa dolnośląskiego. I dzisiaj wznawiamy, tak jak powtarzam, powtarzałem przed chwilą. Wznawiamy Województwo Małopolskie, Województwo mojej ukochanej żony. Lecimy z Województwem Małopolskim i tutaj kolejne kilkanaście klubów, wzięte tutaj na tak zwaną u mnie tapetę. Będzie też kilka klubów, dwa kluby, będzie, będą dwa kluby dla moich widzów, którzy się pojawiają stale na kanale, takie ukłony w ich stronę, że oni się pojawiają, takie przypomnienie, że te malutkie klubiki z A, B, C klasy też są, że ci kibice też kibicują, są z tych miast. No i będzie jeden klub specjalny, ale to za chwilę. Zaczynamy od mapki, mapki tak jak to było z województwem dolnośląskim, mapka województwa małopolskiego i zobaczcie, tutaj macie wypisane kluby już, o których ja dzisiaj krótko powiem, to nie będzie żadna historia, to nie będzie żadne wspominki, o, o niektórych powiem ciut więcej. I zobaczcie, tutaj mamy kluby, które też grały gdzieś tam w najwyższych ligach, grały na szczeblu centralnym, na zapleczu ekstraklasy. Jest wiele klubów, które grały w drugiej lidze, na zapleczu ekstraklasy. Jest Kmita zabierzów, jest Przebój Wolbrą, Proszowianka, Okocimski, Tarnowia, Unia, dwa tarnowskie kluby, tak jak było w województwie dolnośląskim, były dwa wałbrzyskie kluby, Górnik Zagłębie, tutaj tarnowskiej, z Kolejarz Sturze, Górnik Wieliczka, Limanowia, Limanowa, Karpaty Siepraw, Dalin Myślenice, Wawel Kraków, Beskit Andrychów, Unia Oświęcim i Świt Krzeszowice, Wawel Kraków. Też powiem o Wawelu Kraków, bardzo ważny klub w historii polskiej. Piłki, bardzo ważny klub w historii przecież polskiej naszej piłki. I zaczynamy, zaczynamy od Beskidu Andrychów, rok powstania klubu z Andrychowa, z województwa małopolskiego, 1909, 112 lat liczy sobie ten klub i macie tutaj wypisane 5 sezonów w trzeciej obecnej długiej lidze, najwyższe miejsce, ósme miejsce właśnie w Trzeciej obecnej drugiej lidze w sezonach 2012-2013, rok po roku. W barwach Beskidu, Andrychów grali, między innymi Tomasz Moskała, były piłkarz Krakowi, Kraków, dyskoboli, grodzisk wielkopolski, między innymi jest syn słynnego legendy, słynnej legendy Kazimierza Kmiecika, Grzegorz Kmiecik też były gracz chatowa był Wisły Kraków, GKS U Katowice około 80, chyba około 100 spotkań, jak się nie mylę, barwa w Ekstraklasie. jest Stanisław Paździor już się pojawiał. Na poprzednim województwie dolnośląskim i obecnie Beskit Andrychów gra w Małopolskiej Lidze Czwartej. Małopolskiej jest podział na dwie grupy: Małopolska Zachodnia, a Czwarta Liga i Małopolska Wschodnia. Beskit Andrychów też słynął i słynie z sekcji siatkarskiej. No i tak jak mówię, ten klub tutaj jest ponad 112, taka rocznica już powstania tego klubu, wieloletniego klubu. Są kibice, widziałem filmiki. Z meczów Beskidu Andrychów na poziomie czwartej czy trzeciej ligi jest grupa zagorzałych fanatyków, która robi fantastyczne obrawy na meczach w Andrychowi. I to jest fajne, przyjemne, że te kluby z troszeczkę mniejszych miejscowości, że mają kibiców i to jest fajne. Ja przypominam właśnie małą historię, tak jak mówię, tutaj powstanie, gracze, którzy grali między innymi w tych klubach i gdzie teraz te kluby grają. Beskid Andrychów jest pierwszym klubem tutaj, który się pojawia z województwa małopolskiego, wybrany oczywiście przeze mnie. Drugim ważnym dla mnie klubem jest już stuletni Dalin Myślenice 1921 100 lat w tym roku będą obchodzić kibice i działacze Dalinu może obchodzili już nie wiadomo kiedy powstał nie do, nie do końca zagłębiłem się w tą historię ale to nie jest mało istotny klub sportowy z myśleni z Dalin, z powiatu Myślenice, 30 km od Krakowa, droga za kopianką. z Krakowa do Zakopanego. Największy sukces, czwarte miejsce w trzeciej lidze obecnej, drugiej w sezonie 97-98 w barwach Dalinu. Grali Rafał Kwieciński, były piłkarz m.in. Ruchu Chorzów, Dariusz Marzec, obecny trener Arki Gdynia, były trener Stali i Mielec i Krzysztof Radwański, były piłkarz Krakowi, Kraków i też... Tak jak Beskid Andrychów, Dalin Myślenice występuje obecnie w czwartej lidze małopolskiej, ale zachodniej, co mogę powiedzieć o Dalinie. No i przecież na, w bazie Dalinu, tam gdzie ma bazę Dalin Myślenic, tam, tam ma też Wisła Kraków bazę, tam właśnie Bogusław Cupio stworzył warunki do treningowe dla Wiślaków z Krakowa. No i tam też rozgrywa na tym malutkim stadioniku. Byłem na, na jednym z meczów, chyba rezerw Dalinu, bardzo przyjemny obiekt i tam swoje mecze rozgrywa Dalin Myślenice. Też Zarabie jest bardzo ładne, w ogóle Myślenice są pięknie usytuowane nad rzeką Rabą, powiat myślenicki, tak jak mówię doga Zakopianka, słynna Zakopianka z Krakowa do Zakopanego, około 20 minut dogi do, do Krakowa, kilkadziesiąt kilometrów, 70, 60, 80, około 70, 80 kilometrów do Zakopanego z Myślenic. I kolejny klub Górnik Wieliczka z okolic Krakowa, praktycznie pod Krakowem Wieliczka, słynna Wieliczka, słynąca z kopalni Soli, klub sportowy Górnik Wieliczka. Dwa lata powstały po wojnie, największy sukces niedawno, 12-13 lat temu, piąte miejsce w drugiej lidze w sezonie 2008-2009, bardzo wysokie miejsce. Gdzieś tam ocierali się być może awans do pierwszej ligi, grali w barwa Górnika, były piłkarze Górnika Zabrze, Piotr Gruszka, Rafał Grodzicki obecny, Obecny piłkarz motoru Lublin, no i świętej pamięci niedawno zmarły Adam Musiał z tej reprezentacji słynnej Kazimierza Górskiego. Y, były trener m.in. Stali, Stalowa Wola Ekstraklasowej, GKS-u Katowice. Y, świętej pamięci tato Tomasza Musiała, naszego ekstraklasowego ekstra sędziego z Krakowa. Obecnie występują górnicy z Wieliczki w Lidze Okręgowej y, w grupie krakowskiej, grupie trzeciej krakowskiej. Tam gra... Zespół Górnika, Wieliczka. No, tak jak mówię, słynna kopalnia soli, gdzie przyjeżdża masa turystów z całego świata, by zwiedzać tą kopalnię. Jest piękny dworzec kolejowy w Wieliczce pod Krakowem, w stronę, to jest strona, w stronę Bochni, Brzeska, to jest od, na wschód od Krakowa, tuż pod Krakowem położona jest Wieliczka. I tutaj przypominam ten klub górniczy, właśnie z Wieliczki z 1947 roku. Karpaty Siepraw, to jest w okolicach Myślenic. Jako ja, że ten klub właśnie jak występował w trzeciej lidze, tutaj macie 1948 rok powstanie tego klubu, trzy lata po wojnie, drugiej wojnie światowej występy w trzeciej lidze, to są największe sukcesy Karpat Obecnej drugiej w barwach Karpat Siepraw. Grali innymi Grzegorz Wesołowski, trener, Krzysztof Przała, były piłkarz uks gdzieś tam, rozegrał troszeczkę meczów w klasie Obecnie gra w A-Klasie Grupa Myślenice. Dwa lata temu dane mi było być na meczu Karpat praw. W okolicach Dobczyc Karpaty Siepraw grały z Sokołem Bożęta. Do Sokoła Bożęta za chwilę przejdę, dlaczego tu się ten Sokół pojawia. I tu właśnie Karpaty Siepraw grały w klasie A, właśnie w rozgrywkach klasy A z Sokołem Bożęta. Wygrały tam to spotkanie 5 do 2. Fajnie się ten mecz oglądało. No i to jest takie małe moje wspomnienie z zespołem Karpat Siepraw. A dlaczego dałem tutaj Karpaty? No bo właśnie w latach 90. pamiętam, że Karpaty występowały w trzeciej lidze. To jest malutka miejscowość. Pod Myślenicami, chyba powiat Myślenicki, i ten zespół grał w trzeciej lidze, czyli obecnej, drugiej. Był to wielki sukces tego, tej malutkiej miejscowości i tego malutkiego dosyć klubu w Małopolsce, ale wtedy to była druga, obecna liga. To był wielki sukces tego klubu. Lecimy dalej. Akademia Piłkarska Kmita zabierzów w 1936 rok, czyli początek II wojny światowej, powstanie tego klubu, 14 miejsce w drugiej lidze, obecnej pierwszej w sezonie 2006-2007. Bardzo ważny był to sezon dla mnie, jako dla kibica, bo mój ukochany klub Zagłębie Lubin wtedy zdobyło Mistrzostwo Polski. Akmita zabierzów była na zapleczu Ekstraklasy na 14. miejscu. Wielki sukces. Grali w barwach Akmity m.in. Grzegorz Król, były piłkarz Polonii Warszawa, lechi Gdańsk, Amiki Wronki. Bardzo dobry snajper, napastnik klubów Ekstraklasy był Daniel Lubicki były piłkarz LKS, Łódź, Wisły Kraków, Dariusz Romózga, kilkaset spotkań w Ekstraklasie w barwach Hutnika Kraków, yy, między innymi Wisły Płock, tak więc też to jest bardzo znana postać, jeżeli chodzi o postać ligowa, ligowiec, solidny ligowiec, tak jak mówię, mnóstwo spotkań w Ekstraklasie obecnie, tak jak mówię, zobaczcie, grali na zapleczu klasy kilkanaście lat temu, a dzisiaj grają w Lidze Okręgowej Kraków, grupa druga, Kmita zabierzów też spod Krakowa, malutka miejscowość, miasto w sumie, ale malutkie miasto spod Krakowa. I też przypominam ten klub ze względu na to, właśnie, że grali na zapleczu ekstraklasy. Ja pamiętam czasy, kiedy moje Zagłębie Lumi grało na zapleczu ekstraklasy i mierzyło się m.in. w Zabierzowie z Kmitą. Wtedy w tamtejsza Kmita występowała właśnie na zapleczu ekstraklasy. Czasy, kiedy Zagłębie Lubin prowadził Orest Lęczyk, też trener, który mieszka obecnie w Krakowie. Kolejny klub i kolejny klub z zaplecza Ekstraklasy, jeszcze do niedawna, 1949 rok, kolejarz Stróże, droga Droga z Tarnowa do Gorlic, do Grybowa, tam bardziej na południowy wschód Małopolski, w okolicach Stróży, w Rzepienniku, Strzyżewskim, ja osobiście mam rodzinę, znałem, przejeżdżałem przez Stróże, słynne Stróże, Bobowa. Tuchów, malutka miejscowość Sturze i zobaczcie, czwarte miejsce w pierwszej lidze, czwarte miejsce na zapleczu Ekstraklasy, otarli się o tyle o awans do Ekstraklasy w sezonie 2011-2012, czyli 10 lat temu. W barwach kolejarza grali m.in. Konrad Forenc, obecnie bramkarz rezerwowy Zagłębia Lubin, król strzelców Ekstraklasy, jednokrotny reprezentant kraju Grzegorz Piechna, pseudonim Kiełbasa występował były piłkarz Korony oczywiście Kielce zagrał jeden mecz w reprezentacji zaliczył jednego gola w reprezentacji Grzegorz Piechna, Rafał Pietrzak były piłkarz Wisły Kraków, Lechia Gdańsk teraz oczywiście GKS-u Katowice, zawodnik który ma za sobą też debiut chyba w reprezentacji jak się nie mylę obecnie kolejarz stróże występuje w lidze okręgowej grupa pierwsza nowosądecka Nowy Sącz, Gorlice, tak jak tutaj napisane jest. Czwarte miejsce w pierwszej lidze jeszcze 10 lat temu, kolejarz Sturze. Słynne derby na poziomie pierwszej ligi, czyli na zapleczu klasy Derby Małopolski, Grand Derby, tak to nazwali kibice, kolejarz Sturze. LKS Nieciecza, dzisiejsza Termalika to były fantastyczne derby. No, wiosek, wiosek małych miejscowości, które grały na zapleczu Ekstraklasy. Dzisiaj Termalika walczy o powrót do Ekstraklasy, jest liderem pierwszej ligi. Kolejarz musi się kopać za przeproszeniem w okręgówce, ale ma kibiców też tam. Sprawdzałem sytuację. Są kibice w stróżach i okolicach, na których chodzą na, i kibicują kolejarzowi. Jest to bardzo miłe i sympatyczne, oczywiście. Limanowia Limanowa, 1924 rok, niemal stuletni klub, największy sukces 8-7 lat temu, dziesiąte miejsce w drugiej lidze w sezonie 13-14, jedna ósma finału Pucharu Polski w sezonie 2011-2012 w barwach Limanowi. Limanowa grali Marcin Chmiest, były piłkarz Bełchatowa, hutnika Kraków. Odry Wodzisław, sporo bramek strzelał w Ekstraklasie, miał taki sezon, że strzelił sporo bramek w Ekstaklasie. Jest Łukasz Wolsztyński, były piłkarz Górnika, Zabrze i obecnie został piłkarzem pierwszolikowej arki Gdynia. Grzegorz Kmiecik, znowu się pojawia, syn słynnego Kazimierza Kmiecika, który jest jednym z tenerów. Do dzisiaj w krakowskiej Wiśle też piłkarz między innymi grał w GKS-ie, był gdzieś tam wychowywał się w krakowskiej Wiśle. Obecnie Limanowia gra w czwartej lidze grupie małopolskiej, wschodniej. No i też byłem w Limanowej, bardzo ładne miasto. Powiat Limanowa na południu, bardziej Małopolski, już przy, bliżej też Tatr, tak więc bardzo ładne miasto. No i to, co mogę powiedzieć, no niedawno grali na trzecim szczeblu rozgrywek, na trzecim szczeblu przede wszystkim centralnym. No dzisiaj grałem w czwartej lidze małopolskiej, wschód. Po raz kolejny ta czwarta liga małopolska tutaj się przewija podczas tego filmu, który dla Was dzisiaj nagrywam. Idziemy dalej. Okocimski Brzesko, pseudonim Piwosze tak nazywają kibiców i klub z Brzeska, zespół, który bardzo dobrze pamiętam z połowy lat 90., kiedy grał na zapleczu Ekstraklasy, 1933 rok. No i masz, macie pierwszy sukces, czwarte miejsce w długiej lidze na zapleczu Ekstraklasy właśnie w sezonie 94-95. Otarli się też o awans do Ekstraklasy. Jedna ósma finału Pucharu Polski w sezonie 50-51, 70 lat temu i w sezonie 95-96. Też byli w jednej ósmej. Grali w barwach Okocimskiego Dariusz Żuraw, obecny trener poznańskiego Lecha. Były piłkarz Zagłębia Lubin, Arki Gdynia, Hanoweru w Hanoweru 96 w Bundeslidze. Jakub Czerwiński, mistrz Polski z Piastem w Liwice. Piotr Stawarczyk obecnie grał, gra w Hutniku Kraków w drugiej lidze. Były piłkarze Ruchu Chorzów Łódzkiego Widzewa, ale tych piłkarzy jest więcej. Między innymi w Okocimskim Brzesko w drugiej lidze Obecnej tej drugiej lidze grał Robert Bąkała, tutaj mój gość, który pojawił się na kanale Bramkarz, który bronił w Islandii, bronił też w Okocimskim Brzesko, właśnie w drugiej lidze kilka sezonów temu, bodaj w sezonie 13, 14 czy 14, 15, kiedy Okocimski grał właśnie w drugiej lidze. Obecnie znowu pojawia się tutaj czwarta liga Małopolska, piwosze popularni piwosze z Brzeska grają w czwartej lidze Małopolskiej, grupa Małopolska. Wschód, Okocimski, Brzesko. Warto pamiętać, zespół, który nigdy nie grał w Ekstraklasie, ale przede wszystkim ważne jest to, że przecież ten zespół grał na zapleczu Ekstraklasy i miał niemałe sukcesy. Proszowianka Proszowice. Była Prochowiczanka Prochowice w dol na Dolnym Śląsku, a tutaj mamy w Małopolsce Proszowiankę Proszowice, 1916 rok, 105-letni klub. Najwyższy sukces gra w trzeciej lidze w obecnej długiej w sezonie 99-2000, przełom wieku i 2003-2004. To są sukcesy szczebla centralnego oczywiście. Trzecie miejsce w trzeciej lidze obecnej długi w sezonie 2001-2002. Otarli się o tyle o awans na zaplecze ekstraklasy w barwach proszowianki. Grali Marcin Jałocha, medalista olimpijski z 92 Były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Łukasz Skrzyński, były piłkarz Krakowi, Zawiszy Bydgosz. Sporo spotkań w ekstraklasie Paweł Nowak, były piłkarz Krakowi, Kraków, ponad 200 spotkań w Ekstraklasie, Lechii Gdańsk też, między innymi były piłkarz też Wisły, Kraków, obecnie znowu czwarta Liga Grupa Małopolska, Zachód. Proszowice z czym mi się kojarzą? Kojarzą mi się z Kamilem Stochem, ponieważ Kamil Stoch studiując w Krakowie kiedyś powiedział, mieszkał gdzieś na stacji, czy wynajmował mieszkanie, czy po prostu mieszkał w proszowicach i dojeżdżał na studia do Krakowa. Zawsze te proszowice będą mi się kojarzyć z klubem sportowym Proszowianka i z Kamilem Stochem. Przebój Wolbrom. Tutaj mamy północ, bardziej północny taki zachód województwa małopolskiego. 1937 rok powstania. W czasie wojny, II wojny światowej, dziesiąte miejsce w drugiej lidze, to największy sukces. Wybrałem sobie ten klub, ponieważ dziś właśnie pamiętam go sprzed kilkunastu lat, że był na tym trzecim szczeblu, na szczeblu centralnym zespół z Wolbromia. Przebój, grali w barwach przeboju Maciej Palczewski, obecnie trener, były Kracz Krakowi, Kraków Jarosław Rak. Był piłkarz Włókniarza, Kiecz, gdzieś tam grał na zapleczu Ekstraklasy, Piotr Tomasik, był piłkarz Arki Gdynia, obecnie teraz piłkarz Wisły Płock, gra w Ekstraklasie, sporo spotkań w Ekstraklasie, obecnie zespół Przeboju, Wolbrom gra w Lidze Okręgowej, Kraków, grupa pierwsza krakowska, Liga Okręgowa, tam gra zespół z Wolbromia, fajne barwy. Zielono, biało, czerwone przebój wolczą. Po prostu, tak jak mówię, czasami tutaj będziecie mieli wymienionych piłkarzy, o których być może zapomniałem, ale to nie jest istotne. Po prostu przypominam piłkarzy, których tutaj gdzieś sobie wypisałem. Oczywiście w wielu klubach, pamiętajcie, było, przewinęło się wielu znanych bardziej piłkarzy, czasami będą piłkarze, o których ja zapomniałem, więc wybaczcie mi to, że jeżeli tutaj gdzieś w tej spisie nie będzie piłkarzy bardziej znanych, od tych, którzy są na tej rozpisce. Tak samo, tak jak powtarzam, tutaj te kluby wybrałem sobie po prostu subiektywnie. Gdzieś tam głowa sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat przejawiała i pamiętała te kluby ze szczebla centralnego. Dlatego ja te kluby po prostu sobie od tak wybieram. Świt Krzeszowice, tak zwany gminny klub sportowy Świt, tutaj za mną w tej momencie opatrzalik i spatrzalik. No niestety... Ale go wezmę zaraz. Odczepił się szalik, ten szalik jest bardzo ważny. Ale dobrze, wróćmy. Świt Krzeszowice 1923 rok. Gminny klub sportowy Świt też kojarzy ten klub, jak właśnie grał w obecnej drugiej lidze, czyli w trzeciej lidze na początku XXI wieku. 16 miejsce w trzeciej lidze to największy sukces klubu z Krzeszowic. W sezonie 2001-2002 gra... to jest największy sukces. No i w grali w barwach świtu bardzo znany bramkarz Wisły Kraków, Artur Sarnat. Artur Sarnat, który jest kojarzony z wielkimi sukcesami Wisły, tymi początkami Bogusława Cupiała, kiedy Wisłę przejął Bogusław Cupiał w długiej połowie lat. 90., 97., 98. rok i ta Wisła odnosiła wielkie sukcesy na arenie europejskiej, kiedy grała w europejskich pucharach i bramkarz Artur Sarnat bronił, też bronił chyba w Polonii Warszawa ku schyłku swojej kariery, ale też przewinął się przez Świt, Krzeszowice, obecnie zespół z Krzeszowic niestety gra bardzo nisko, w klasie A grupa Kraków, druga grupa krakowska, Świt, Krzeszowice. Kolejny klub mamy z, z byłego województwa tarnowskiego, teraz z powiatu tarnowskiego, Tarnowia Tarnów, 1909 klub, 112 lat, 11 miejsce w pierwszej lice w Ekstraklasie w 48 roku, to jest największy sukces Tarnowi, 1-8 finału Pucharu Polski w sezonie, 54-55, grali w Barbach Tarnowi, Artur Prokop, też piłkarz, który gdzieś tam ocierał się Ekstraklasę i Wojciech Klicha, tutaj mamy Wojciecha Klicha, czyli tatę Mateusza Klicha, który gra w Leeds United, naszego reprezentanta Polski. Mateusz Klich też się wychował gdzieś w Tarnowie, ale tutaj zaznaczyłem sobie te dwa nazwiska. Obecnie czwarta liga grupa małopolska wschód Tarnowia-Kraków toczy fajne derby tarnowskie w czwartej lidze grupie małopolskiej z Unią Tarnów. No i jest Unia, ale oświęcim 1946 rok powstania zespół praktycznie z granicy województwa małopolskiego ze Śląskim nad Sołą i tutaj, czemu wybrałem Unię Oświęcim? Skoro nie ma wielkich sukcesów, zaraz do tego przejdę. Część wielos wielosekcyjnego klubu sportowego z bazą w Oświęcimu. No właśnie dlatego, Unia Oświęcim, jak sprawdziłem sobie na rozpiskę, w Oświęcimu ma mnóstwo sekcji: od kolarstwa po piłkę nożną, po siatkówkę, po hokej na lodzie. Jest to bardzo usportowione miasto, ale bez sukcesów w piłce nożnej. Ale właśnie z takiego uznania, z racji tego, że ta Unia Oświęcim gdzieś tam ma wielosekcyjną drugi piłkacki klub z Oświęcimia. Soła Oświęcim są dwa kluby piłkackie w Oświęcimiu: Soła i Unia. Dlatego z takiej, z, po prostu z takiej radości, że to jest tak wielosekcyjny klub sportowy, dałem tutaj z uznania dla Unii tutaj na swoją taką tapetkę przysłowiową ten klub. Obecnie Czwarta Liga Grupa Małopolska znowu przejawia się zachodnia w barwach Unii w sezonie 17-18 grał Maciej Iwański, dziesięciokrotny reprezentant Polski za Leo Benhakera. Grał te mecze m.in. dwa gole, strzelił dla naszej reprezentacji Mistrz Polski z Zagłębiem Lubin w sezonie 2006-2007. Były piłkarz Szczakowianki Jawożno, Legii Warszawa i na końcu kończył swoją piłkacką karierę w klasie w barwach. Pod Beskidzia Bielsko-Biała, to było kilka sezonów temu, tak jak mówię, 46 rok powstania. Taką po prostu z radości dałem, że naprawdę wielosekcyjny klub sportowy Unia, warto było dodać ten klub. Była Unia Oświęcim, jest Tarnowska Unia, czyli ten drugi derbowy rywal Tarnowi. 1928 rok powstania, jedna druga finału Pucharu Polski w sezonie 68-69, jedna czwarta finału Pucharu Polski w sezonie 70-71, piąte miejsce w drugiej lidze. Obecnej Eksta Klasie tu jest zapisane, oczywiście to nie jest Eksta Klasa, tylko w obecnej Długiej Lidze, czyli to, to jest trzeci poziom, ale oni też grali na zapleczu Eksta Klasy 94, 95 i 95, 96. Tak, tutaj jest po prostu błąd się wkradł. Tak samo 14 sezonów w drugiej Lidze, czyli na zapleczu Eksta Klasy w latach 59-99. Tutaj w, w, w ciągu tych 40 lat 14 sezonów grali na zapleczu Eksta Klasy. W Tarnowski, Tarnowskiej Unii grali Andrzej Turkowski, teraz trener młodzieżowych grup w Zagłębiu Lubin, jest Krzysztof Nalepka, były piłkarz Zagłębia Lubin, też znany z klasy i Jakub Kuzda, obecnie piłkarz Krak krakowskiej, poznańskiej, warty. I znowu w czwartej lidze grupie małopolskiej występuje Unia Tarnów w zachodniej grupie, no i tam gdzie występuje Tarnowia Tarnów czyli zespół derbowy. Unia Tarnów ma też sekcję, słynną sekcję Żużla, przecież Unia Tarnów też słynie z Żurzla. Bardzo duże, ponad 100 tysięczne miasto, byłe miasto, województwo, oczywiście wojewódzkie, trasa Kraków-Rzeszów, trasa kolejowa, też autostrada blisko A4 leci z Krakowa do Rzeszowa, do Przemyśla, w okolicach Tarnowa. I Wawel-Kraków, no i krakowski Wawel, jest przecież Wisła-Kraków, jest Krakowia-Kraków, jest Garbarnia-Kraków, jest Hutnik-Kraków, ale też jest Wawel Kraków. Wawel Kraków, o którym warto pamiętać, 1919 rok powstania, wicemistrzostwo Polski w 1953 roku, finał Puchoru Polski w 1952 i 1965 roku, siódme, ósme miejsce w pierwszej lidze, obecna ekstaklasa w 1952 oraz drugie miejsce w 1953. W latach 60... Przepraszam, W 96-99, pamiętam te czasy, Wawel Kraków grał na zapleczu ekstraklasy, czyli w drugiej lidze, w obecnej pierwszej, Barba Wawelu grało wielu, wielu, wielu zawodników, ale wybrałem sobie Radu, Roberta Gadocha wielokrotnego reprezentanta Polski, Marka Kusto, reprezentanta Polski, Jacka Matyje, byłego piłkarza Wisły, Kraków m.in. i Oddy Wodisław. To już są moje czasy. Robert Gadocha, Marek Kusto, to nie są moje czasy, ale Jacka Matyje właśnie pamiętam z Wisły i z Oddy Obecnie Wawel Kraków, były wojskowy klub WKS, wojskowy klub sportowy Wawel. Gra w krakowskiej trzeciej B-klasie. No jest to bardzo smutne. No tutaj też mogę... Mogę Wam coś powiedzieć, że Wawel Kraków, przede wszystkim w 1954 roku, na skutek decyzji władz wojskowych, nastąpiła reorganizacja, likwidacji uległy wszystkie okręgowe wojskowe kluby sportowe, m.in. Wawel, a w ich miejsce utworzone zostały centralne wojskowe kluby sportowe, będące w zasadzie filiami CWKS-u Warszawa. Od roku 54 do 1957 OWKS Kraków nosił nazwę Centralny Wojskowy Klub Sportowy Ośrodek Kraków wraz z reorganizacją do CWKS-u w Warszawie została przeniesiona część zawodników, żołnierzy, a z pierwszej ligi wycofano pierwszoligową wtedy drużynę Wawelu-Kraków. Jest to bardzo smutne, bo często właśnie warszawska legia podbierała zdolnych zawodników kosztem tego, że oni mają iść do wojska, ale oni nie szli do wojska, tylko po prostu grali w piłkę. I za przeproszeniem odbędzali służbę wojskową. Byli to ściągani piłkarze z całej Polski, z bardzo uznanych klubów przede wszystkim, które grały w piłkarskiej ekstraklasie, ale oni szli odbębnić służbę wojskową. I wiele klubów z Polski, z całej Polski traciło na tym, że ci piłkarze szli do warszawskiej Legii. Tutaj mamy Wawel Kraków, czyli piąty klub piłkarski, który gdzieś tu się przejawia u mnie na kanale. Tak jak mówiłem, były na tapecie Wisła, Krakowia, Garbarnia, Hutnik. I teraz jest Wawel Kraków i musimy pamiętać o tym Wawelu. Jeszcze w drugiej lat, połowie lat 90. pamiętam, jak Wawel Kraków grał na zapleczu Ekstraklasy. I tutaj te trzy ciekawostki. Właśnie wisiał za mną szalik, który upadł, już nie chcę go podnosić. Szalik Sokoła Bożenta jest to miejscowość, z której pochodzi moja żona. To jest miejscowość spod Myślenic, kilka kilometrów od Myślenic. LKS Sokoł Bożęta obecnie obchodzi dziesięciolecie. 2011 rok powstania, dziesięciolecie klubu w tym roku. Słuchajcie, trenerem między innymi Sokoła Bożęta był Józef Panuś. 17 występów w Ekstraklasie w Zagłębiu Sosnowiec w sezonie 91-92. I tutaj taka mała reklama: Pan Józef Panuś wystąpi we wtorkowym programie na Polsacie Ninja Warrior. Mieszka niedaleko Bożęty, byłem u niego osobiście. Tutaj macie moje zdjęcie z herbem, który został zdobiony przez pana Józefa. Rzeźbi w drewnie. Tutaj macie stronę Panuś Art, zapraszam na tą stronę. Bardzo zdolny człowiek, człowiek orkiestra, można powiedzieć, i na akordeonie zagra, i wyrzeźbi w drzewie, i pogra z wami w piłkę. Fantastycznie się trzyma. Bardzo dobrze wygląda fizycznie. Słuchajcie, byłem u niego dwa lata temu pod Bożętą Mieszka i powiem wam, że fantastycznie wygląda. Rozmawialiśmy o piłce nożnej. Przytoczę tylko taką ciekawostkę, że złapał poważną kontuzję w meczu ekstraklasowym, gdzie Zagłębie Sosnowiec grało z moim Zagłębiem Lubin i opowiadał mi, że złapał bardzo poważną kontuzję i robiąc dla mnie ten herb, który tutaj macie, gdzie stoję w Borzędzie, tutaj mieszka moja żona, mieszkała jak była mała i oczywiście to jest jej dom rodzinny. To opowiadał mi, że właśnie Zagłębie Lubin będzie kojarzył z tego momentu, kiedy on grał w, na początku lat 90. w klasie w barwach Zagłębia Snowy. To w meczu z Zagłębiem Lubin zapał dosyć poważną kontuzję. Był trenerem m.in. Sokoła Bożęta, ma piękną posiadłość, tak jak mówię, byłem u niego, wyrzeźbił mi piękny herb z drewna. Tutaj macie. No i co mogę powiedzieć o Sokole Bożęta? Kiedyś nazywał się Tobor Bożęta. W 2002, 2003 roku był to Borbożęta. Jeszcze do niedawna zespół LKS-u Sokoła-Bożęta grał w C-Klasie. Dzisiaj chłopaki z Sokoła są w A-Klasie. Macie tutaj klasa A, grupa Myślenicka. I tutaj mogę powiedzieć, że byłem na kilku meczach, na dwóch chyba meczach, m.in. z Lubomirem Wiśniowa i meczem właśnie z Karpatami Siepraw w A-Klasie Soku Bożęta grał. I przegrali wtedy 2-5 chłopaki. Grają teraz w A-Klasie, są w środku tabeli. Nie grozi im chyba ani awans, ani spadek. Spokojnie sobie grają. Między innymi w zespole chyba występuje do dziś Kamil Szlachta, który wychowywał się w Wiśle Kraków, w rezerwach Wisły Kraków. To też warto o tym powiedzieć, że Kamil Szlachta, młody chłopak, 22-23 lata yy, występował właśnie w rezerwach Wisły. Grał w Sokole Bożęta. No i tak jak mówiłem tutaj, Józef Panu i Zagłębia, Sosnowiec macie herb. 17 występów w klasie. Wystąpi we wtorkowym Ninja Warrior w Polsacie. Serdecznie zapraszam. Poznałem osobiście, powtarzam, Pana Józefa, sympatyczny człowiek, człowiek, orkiestra, piłkarz, yy, muzyk. I artysta, o, fantastyczny człowiek, tak jak powiedziałem. I tutaj jest o Sokole Bożęta taka mała ciekawostka. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja bym apelował tylko do władz, może Bożęty, może Myślenic, może powiatu myślenickiego. Sokół Bożęta niestety nie ma swojego boiska w bożencie To jest bardzo duża miejscowość licząca około 1,5 tysiąca, od 1,5 tysiąca do 2 tysiący mieszkańców. Piękna miejscowość malownicza na trasie Myślenice do Pczyce. Blisko jest raba, blisko jest zalew, blisko są myślenice, blisko są tatry, blisko jest Kraków, ale przepięknie położona miejscowość. Macie tutaj zdjęcie, jest tam zalążek tego zalewu. Przepiękna miejscowość, polska miejscowość. Są lasy, są góry, są drzewa, jest woda. I ja mogę mieć tylko prośbę do władz lokalnych, żeby klub Sokół Bożęta grał u siebie w Bożencie, żeby się nie tułał po myślenicach, po brzączowicach. Gdzieś tam chłopaki grali w winiarach, i to jest mój taki apel. Nie wiem do kogo, do władz pewnie, z Bożęty czy z Myślenic, żeby Soków Bożęta wrócił do swojego domu w Bożęcie. Myślę, że wielu kibiców przychodziłoby na mecze A klasy w Bożęcie. Myślę, że nawet to można by było liczyć w setkach. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby z Bożęty, bo co roku jestem w Bożęcie. To jest miejscowość mojej żony przecież. Ona tam się wychowywała, ona tam żyła, tam ma swój dom rodzinny tak jak mówię, co roku jestem i bardzo interesuje się tym, co dzieje się z tym klubem Sokołem Bożęta. Tutaj za mną wisiał szalik, on już opadł, ale to była taka mała ciekawostka dla Was i też dla mnie, żeby sobie przypomnieć. Pozdrawiam serdecznie Józefa Panusia, całą, całą Bożętę i cały klub piłkarski Sokół. A tutaj yy, dla jednego z widzów JG 66 bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam. Dla ciebie Glinik Gorlice, jesteś pod Gorlic, opowiadałeś mi o tym klubie. No i zrobiłem dla ciebie stół lecie klubu obchodzi Glinik Gorlice w tym roku. Pamiętam ten Glinik. Sukcesy, długie miejsce w trzeciej lidze 8485 i siódme miejsce w trzeciej Lidze, kiedy ja się urodziłem w sezonie 85886. Rafał Wisłocki grał w klubie z Glinika obecny członek Rady Nadzorczej Wisły Kraków to jest mała ciekawostka. Tutaj macie obecnie czwarta liga, grupa Małopolska Wschodnia. Maksymilian Kumorkiewicz, pseudonim Max, pseudonim Maxiu, to jest legenda Glinika Gorlice. Był najwybitniejszym piłkarzem i sportowcem w historii Gor Gorlic. Rozegrał ponad 800 meczy na szczeblu mistrzowskim, strzelając z nich ponad 1000 bramek. W dniu 26 września przepraszam, 20, przepraszam, 2013 roku radni miasta Gorlice podjęli uchwałę w sprawie nadania stadionowi Osir w Gorlicach przy ulicy Sienkiewicza 15 imieniem Maksymiliana Kumorkiewicza. Czyli stadion Glinika dzisiaj nazywa się imieniem Maksymiliana Kumorkiewicza. Oczywiście już nie żyje ten pan, legenda gorlickiej piłki y, Glinika, którego ja pamiętam właśnie z trzeciej ligi, z przełomu lat, y, z przełomu wieku. I tu też jest taka mała, bardzo fajna ciekawostka, no bo ten Glinik, ja pamiętam, Rafał Wisłocki, członek Rady Nadzorczej Wisły Kraków, gdzieś tam jeszcze Uście Godlickie grał, patrzyłem w sezonie, 2020-2021 członek Rady Nadzorczej. No i ta legenda godlickiej piłki, Maksymilian Max Kumarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam, JG66, to dla Ciebie ten klub, tutaj u mnie w cyklu, o tych klubach nie usłyszycie w telewizji. No, i dla drugiego mojego widza, tym razem piksela, Pixelatora, mojego wiernego widza, bardzo serdecznie Ciebie piksel, pozdrawiam, 14-latka, tak? Bardzo masz dużą wiedzę, fajnie się zawsze uaktywniasz na moich czatach. Bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. KS lubią. Lubońsko Mielna Biała, już blisko zakopanego. Macie tutaj zarys przepięknych polskich tat. Polska, przepiękna Polska, lasy, góry, drzewa, pola, rzeki i te przepiękne tatry, w których zawsze był zakochany. Przecież nas. Na świętej pamięci Jan Paweł II, i tutaj macie klasę B, grupa pod pierwsza, KS luboń komielna Biała, szaliczek leży sobie na murawie. Taka symbolika tego szalika pięknie w siatce sobie leży, i kibiców na pewno w skomielnej są. Kibice chodzą na mecze, trzecie miejsce od końca, 11 punktów, trzy zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki. Tak wygląda sytuacja Lubońsk-Komielna Biała. B-klasowy zespół Unia Naprawa liderem, tutaj mamy takie miejscowości jak Likuszowa, Sieniawa, Chochołów słynnych Chochołów, gdzie są skocznie skąd pochodzi m.in. Skoczek Narciacki, Robert Mateja, Trute Rokiciny podkalańskie, tak jak już mówię, rzut beretem rzut beretem, rzut kamieniem od tatr. i tutaj dla mojego drugiego widza e, Piksela Pikselatora taki ukłon, że pojawiasz się na czacie, że uaktywniasz się że piszesz, że jesteś bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i bardzo serdecznie pozdrawiam Lubońsko-Mielna Biała, zresztą wszystkie kluby z Małopolski. I to, był drugie, to było drugie województwo w cyklu o tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Fajnie odcinek wyszedł, ponad 30 minut nagadałem się, było, było o czym mówić, przeanalizowałem sobie te kluby, które po prostu ja sobie wybrałem i te trzy kluby dodatkowe, klub Sokoła, Bożenta... Klub Glinik Gorlice i Skomielna Biała. No i te kluby, które sobie kilkanaście klubów wybrałem z Małopolski. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Fajnie wspominać, słuchajcie, warto wspominać o tych klubach, warto przypominać. Zobaczcie ilu bardzo znanych piłkarzy, reprezentantów Polski, królów strzelców. Wielu piłkarzy, pamiętajcie, że wielu tych znanych piłkarzy, wielu, wiele legend polskiej piłki wywodziło się właśnie z tych mniejszych klubów, które dziś grają w czwartej lidze, w okręgówce, często w A-klasie, w B-klasie, może nawet w C-klasie. I tak jak mówię, warto przypominać te kluby. To było drugie województwo na moim kanale Dolnośląskie Małopolskie. Serdecznie zapraszam. Myślę, że pojawi się za jakiś czas kolejne województwo. Będziemy oczywiście do 16 województw będziemy lecieć z klubami. Następnym województwem w cyklu o tych klubach nie usłyszycie w telewizji będzie województwo pomorskie, tereny Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, południa. Województwa Pomorskiego, oczywiście, i to będą tereny nadmorskie, oczywiście też. Wybiorę sobie też, mam nadzieję, sporo klubów, które są gdzieś tam zapomniane, niezapomniane i nie usłyszycie o nich w telewizji. Bardzo serdecznie dziękuję za ten drugi odcinek, że byliście, że słuchaliście, że ten spadający szalik, który tutaj za mną się w pewnym momencie odwiesił, nie poczekał na soku Bożęta, ale gdzieś tam sobie leży na ziemi, ale na początku widzieliście ten szalik, który tutaj za mną wisiał, Sokoła Bożęta. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję, że jesteście. Zapraszam serdecznie na kolejne live'y, na kolejne cykle w tym cyklu. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Już we wtorek oczywiście podsumowanie piłkarskiego weekendu w Polsce i za granicą, jeśli chodzi o polski piłkarzy. Na dzisiaj to by było tyle, serdecznie pozdrawiam, dziękuję że jesteście, dziękuję że subujecie, że piszecie, że mówicie, że uaktywniacie się, dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!